Dobra, a ty masz jakieś przywitanie? Nie. Ej, wiecie, że autentycznie ja na Instastory nigdy się nie witam, bo ja jestem non-stop na Instastory. To nie mam się po co witać, bo ja się nigdzie nie żegnam i nigdzie nie. Dobra. Dzisiaj będziemy zadawać bardzo mocne pytania tabu i jest te oto ostre fasolki, które dostałam z takiej zagranicznej paczki i muszę przyznać, że już je próbowałam. Tutaj się losuje najostrzejszą. Każda fasolka, nawet ta niby nieostra, jest ostra. A to czyli to nie są te, co smakują żygami, jakimiś nie, tam hamburgerami? Wszystkie ostre. To są ostre. Boże, nienawidzę ja ostrego. Nie. Nienawidzę. Ja lubię, ale nie aż tak, bo ogólnie ta najostrzejsza jest taka, że przez 20 minut szczypał mnie język i byłam czerwona jak ten pan tutaj z tego. Zasady są takie, że jeżeli nie odpowiemy w ciągu 30 sekund na najmocniejsze pytania, to musimy zjeść fasolkę. Ile zarobiłaś za walkę z Martą Linkiewicz? O Boże. Słuchajcie, to była taka kwota, że na pewno jest mi wstyd o niej mówić, także zjem fasolkę. To jest ta najostrzejsza. Tak? Serio? Tak. Nie. Nie. Dobra. I pomykaj. I pomykaj, pomykaj, pomykaj. Już, bo już, ja nie chcę już patrzeć na to. Obrzydliwe! Łzy. Ała, aż muszek mi się zatkało. Influencer, który na żywo zachowuje się zupełnie inaczej niż w internecie według ciebie, z tych osób, które poznałeś. Fajne pytanie. Filip Zabielski. No, no dobra, mówię ci, bo jest Borowska, bo ona jest dużo spokojniejsza na żywo. Iza, zapowiedziałaś ostatnio na swoich kanałach, że kandydujesz na Eurowizję. Na prezydenta, dajcie mi 5 lat. I czy myślisz, że masz realne szanse, żeby zaprezentować Polskę na Eurowizji, czy robisz to bardziej pod po prostu content? Powiem ci tak, nie wiadomo jeszcze, czy będą preselekcje. Jeśli nie będzie preselekcji, szanse są mniejsze. Jeśli będą preselekcje, szanse są większe, ponieważ no, jeśli będzie wybór wewnętrzny, no to niestety nie mam za bardzo szans. Ale gdyby były preselekcje, myślę, że miałabym szansę wystąpić na samych preselekcjach. A myślę, że jakbym wystąpiła z tą piosenką, która jest naprawdę dobra na preselekcjach, to myślę, że ona ma ogromną szansę. To, czy by mnie wysłała Polska na reprezentowanie, myślę, że stawiam raczej na nie. Ale uważam, że gdyby, powiedzmy, zmieniła się też władza, ludzie by byli trochę bardziej otwarci na kogoś takiego jak ja, to myślę, że gdyby mnie posłali, to piosenka ma szansę, żeby zrobić furorę w Polsce i nie tylko. Uważam, że jest światowa i uważam, że jest naprawdę na tak dobrym poziomie. Ja pracowałam z jednym z najlepszych producentów nad nią i uważam, że jest po prostu tak dobra, że realnie mówiąc, gdyby była sytuacja, żebym była reprezentantką Polski, uważam, że ma ogromne szanse. A kiedy będzie premiera tej piosenki? W listopadzie. O, to już długo. Fajnie. No bo ja dostałam zapowiedź, że będzie, że ma być spicy, no to jakby wzięłam trochę spicy, czyli nie do przesady, ale takie bardziej erotyczne są, dobra. No to tak, Margarita, twoja ulubiona pozycja. Kurde, no klasyczek chyba, na misjonarza? A nie, na pieska, na pieska. A. Czy uważasz, że kanały Commentary zepsuły twój wizerunek? Tak. Dlaczego? A proszę się jak dopowiadam pytania, już odpowiedziałam. Uważam, że większość rzeczy jest przesadnie podkreślana po to, żeby zrobić wyświetlenia i że kanały Commentary bazują głównie na wyświetleniach, więc po prostu bardzo mocno podkręcają różne afery i dramy, żeby po prostu na tym zyskać jak najwięcej. No ja jest... uważam, że moje treści na przykład nikogo nie krzywdzą i jeżeli się komuś nie podobają, to każdy ma prawo wyrazić opinię. Ja na przykład nie mam problemu z tym, że ktoś mówi, a coś tam mi się nie podoba, spoko. Nie dla każdego jest wszystko. Natomiast ja bym na przykład nie była w stanie wytykać komuś, że robi coś złego, bo nie czuję się osobą, która ma prawo rozliczać kogoś, że się w jakiś sposób zachowuje, mimo że sama nie robię nic takiego, ale zauważyłam, że dużo osób rozlicza najbardziej i te, które mają najwięcej zaufania. Ale ja czuję twój punkt widzenia, bo ja mam wrażenie, że tak jest trochę z moim bratem, bo dużo osób go nie lubi, co jakby jest zrozumiałe, no bo robi taki content, a nie inny, ale nie czaję ludzi, którzy aż tak go nie cierpią, mimo że jakby ten content jest ale on nie jest jakiś, wiecie, szkodliwy. By the way, Izabel, jeśli to oglądasz, to ja się zgłaszam na Eurowizję, obczaj moje TikToki. Czaisz, czemu komuś się może nie podobać, ale taki, to nie jest content krzywdzący, czy jakiś naprawdę mający negatywny wpływ, tylko to jest po prostu content, który jest dla jednego spoko, dla drugiego nie. Dobra, no bo miałaś coming out w internecie jakieś 2 lata temu, no nie?
No. Dlaczego wcześniej jakby tego nie zrobiłaś? Czemu nie opowiedziałaś swoim widzom wcześniej? Rodzice mi zakazywali. Z tego, co mi moje najbliższe otoczenie wmówiło, bo to nie jest prawda. Myślałam, że nie będę miała już w ogóle współpracy, że ludzie mnie znienawidzą, że ludzie będą się na mnie kompletnie inaczej patrzeć, że stracę bardzo dużo w oczach publiki. Bałam się tego po prostu. Tak naprawdę to był tylko strach. Ale pytałaś rodziców o zgodę ze względu na swój wiek? Nie, wiesz co, ja nawet nie pytałam ich o zgody stricte, no bo oni by się nigdy na to nie zgodzili, tylko bardziej to było na zasadzie nie mów nikomu. Bałam się opinii publicznej, no ale przestałam się bać. Czy był taki hejt, który doprowadził cię do płaczu i jeśli tak, to co to było? Kurde, ja ogólnie bardzo często płaczę, właśnie w tym jest problem, ja cały czas ryczę, ale nie no, na pewno było coś takiego, no na przykład dla mnie takie najgorsze sytuacje to chyba kiedy ludzie jakby oglądając mnie zaczynają obrażać moje bliskie osoby, bo kogoś pokazałam na przykład, nie? Czy jak pokazywałam mamę, na przykład no ja dlatego nie pokazuję swoich jakichś bliższych znajomych, chyba że to są osoby z internetu, no nie? Którzy jakby okej z nagrywaniem są i tak dalej. Jak ja się widzę z jakąś swoją przyjaciółką czy z jakimś kolegą, którzy w ogóle nie są osobami publicznymi, ja nigdy nie nagrywam naszych spotkań, nigdy nic jakby z tych spotkań nie wstawiam, bo ja po prostu nie chcę, żeby ludzie przez to, że oglądają mnie, zaczęli też jakby wyrażać swoją opinię na temat osób, z którymi ja się tam zadaję i tym bardziej nie chcę mieć takich sytuacji, jak sami pewnie widzieliście dużo, że nie wiem, kończy się przyjaźń, to ludzie później zaczynają się o to pytać i w ogóle jakby ja swoje sprawy prywatne zostawiam gdzieś tam w tyle. No a jeżeli taki hejt, który dotyczył stricte mnie, ostatnia taka sytuacja, przez którą rzeczywiście płakałam, to jak wstawiłam zdjęcie na Instagrama z balonami, że mam 22, jak to zdjęcie zaczęło się wybijać, bo ono się wybiło bardzo mocno, ono ma tam, nie wiem, zasięgu z pół miliona, to ja dostałam tam taki hejt, że ja wyglądam jak stara baba, że mam obwisłe cycki, że jak można w tym wieku wyglądać tak staro, tak brzydko, że wyglądasz jak moja babcia w ogóle, to ja po prostu tak myślę, serio? I co z tymi komentarzami zrobiłaś? No nic. Zostawiłaś, nie usuwałaś? Nie, ja w ogóle nigdy nie usuwam komentarzy, chyba że ktoś rzeczywiście tak przesadzi, nie? Czy jest osoba, której nie lubisz w internecie i wyszłabyś z nią do oktagonu? Jak tak, to kto to? Okej, jest osoba, której nie lubię, ale będę zmuszona zjeść. Dawaj. Ile miałaś lat, jak miałaś swój pierwszy raz? 18. Naprawdę? Jesteś taka grzeczna? Miesiąc po, no. O, miesiąc po, jeszcze tak po urodzinach. Jakbym czekała, no nie? Nie ukrywam, że trochę właśnie, nie wiem, jakoś specjalnie czekałam, ale bardziej po prostu pierwszego poważnego chłopaka wtedy miałam. No. Za jaką minimalną kwotę zgodziłabyś się na walkę w oktagonie? Ja wiem, że mi tyle nie zapłacą, ale zgodziłabym się za taką kwotę, żebym poszła, narobiła wstydu, ale żeby od razu było mi stać na mieszkanie. Czyli za pół miliona, za milion, za mniej nie idę, ale i tak nie pójdę, no, bo mi nawet tyle nie dadzą. Iloma facetami cimci-rimci? Ja? Tak. Z jednym, ale nie wiem, czy to był... Co jest? No więc to wyglądało tak, mam nadzieję, że on tego nie obejrzy. Miałam wtedy 15 lat i to było tak. Dobra, to robimy. No bo ja chciałam spróbować. No. A on już wcześniej, wiecie. On tak. Ja tak. Jak kłoda? No tak, ja tak. A ty co miałaś robić? No właśnie nie wiedziałam za bardzo, więc ja tak. Ja tak, no nie? I ja tak. O co chodzi? On tak też nie wie. To było o co chodzi. Usiadłam i mówię, co ja mam teraz zrobić, a on, że no skocz, i ja tak zrobiłam góra, dół i wstałam i powiedziałam, że jednak nie. Więc nie wiem, więc nie uznałam tego za cimci-rimci. Okay. To było takie na zasadzie, że miałam podejście, ale się szybko wycofałam. Dobra. W ogóle śmieszne jest to, że ja nie wiem, czy ja mu wtedy przypadkiem nie powiedziałam, jak wychodziłam, że ja chyba wolę dziewczynę, ale wtedy nie wiedziałam, że wolę dziewczynę. Co byś zrobiła, gdybyś miała wpadkę? Mega bym się ucieszyła. Aha, czyli ty byś się ucieszyła, że okej. Właśnie ostatnio o tym gadałyśmy, nie? I ja tak się pytam, to bez Grzesia... Ona... Jestem w szczęśliwym związku, pierwszy raz w życiu. Mam swoje dwa mieszkania, mam plany na przyszłość. Wiem też, że byłabym dobrą matką. Bardzo bym chciała dziecko. Szczęśliwa rodzina to jest dla mnie cel życiowy. Co byś zrobiła, gdyby Szymon, jej chłopak, wylądował w więzieniu na 12 lat? 12 lat to jest bardzo dużo. O Jezu, ja nie wiem, Szymon jest bardzo grzecznym chłopakiem, nie wiem, co musiałby zrobić. No, jest niewinnie oskarżony. Kurde, ja nie chcę tu zabrzmieć, wiecie, jako taka zostawiłabym go, ale myślę, że dużo kobiet by tak zrobiła. Nie jesteśmy małżeństwem, jesteśmy tylko w związku. Tym bardziej, gdyby był niewinnie,
no to wydaje mi się, że przez długi czas bym próbowała mu jakoś pomóc, żeby tą sytuację rozwiązać. No ale wydaje mi się, że gdyby nic się nie udało, no co, on by pewnie chciał, żebym też żyła swoim życiem, żebym sobie kogoś znalazła i założyła rodzinę. Gdybyś miała wybór zarabiać więcej, ale nigdy nie przyznać się w internecie o swojej orientacji, czy mniej, ale przyznać się, to co byś wybrała? Mniej. Stara coming out była najlepsza decyzja w moim życiu. Sprawiła, że się otworzyłam na ludzi, na świat, na siebie, na swoje pasje, na wszystko po prostu, jakby w życiu Marta, bym... Dalej. W życiu bym nie... Nie cofnęła jakby tego za jakieś tam korzyści, nie ma opcji w ogóle. Ile najmniej wzięłaś za TikToka reklamowego? Czemu się śmiejesz? Dobra. Znam odpowiedź. Kręcimy. Ale nie powiem tego na odcinku. Ja pamiętam na pewno. O, masz szczęście, ta druga zielona. Gdybym ja lub Margarita lubiły dziewczyny, to mogłabyś z nami iść na randkę. Nie. Nie, ale, czyli jesteś jest to za brzydkie dla Izy, okej? Nie jesteście ani jedna, ani druga, nie jest w ogóle w moim typie. Okay. Aj, teraz no, mi przykro akurat, wiesz? Jaki masz przebieg? Czekajcie, no mamy dwa samochody, bo ja mówię Mercedes. A czy wszyscy muszą o tym wiedzieć? No, jedzonko! Ale nie takie duże, jak się spodziewa. Nie! A i dobra, mogę powiedzieć? Albo na ostrzejsze, albo mówisz. Ale dobra, jestem ciekawa i tak spróbować tego. Okay. Mogę połknąć? Nie, musisz chociaż raz rozgryźć. Jak to połknąć w ogóle? Po jakim czasie, jakby poznałaś swojego obecnego chłopaka, zrobiliście to? Nie odpowiem na to pytanie. To jest talentowa, więc luz. Bo to jest bardziej na to, ej, fuj, nie mogę, kurde, idę stąd. Jest obrzydliwe to jest. Dziękuję za oglądanie. Dziewczyny obecnie umierają, więc ja mówię, zostawcie lajka, suba, nie wiem, co jeszcze się zostawia. Wpadajcie na nasze Instagramki. Tak, sociale macie i kochamy ludzi. Nara.